chcę Państwu podać informacje, o których nikt nie wie. W 1954 roku, że Majtis jako minister hutnictwa urzęduje w Krakowie, wchodzę do gabinetu i właśnie w tym momencie, że Majtis mówi: proszę z towarzyszem Tomaszem. Tomasz był to przydomek partyjny Bieruta. I usłyszałem, że huty się nie da uruchomić, ponieważ woda w Wiśle jest tak zanieczyszczona, że nie można jej oczyścić dla potrzeb kotłów 100 atmosferowych. Na drugi dzień zadzwonił Bierut i wydał takie polecenie. Biuro polityczne powiadomi naród o zamknięciu tego placu budowy. A wy, towarzyszu, opracujcie uzasadnienie tej decyzji. W pewnej chwili przyszła mi myśl, że jak ja przyjechałem na hutę, na pewno nie było jeszcze ujęcia wody na Wiśle. Zadzwoniłem do szefa energetycznego. Na to on odpowiada: panie dyrektorze, tu jest tam taka dłubnia. Tam nawet są takie dwa rurociągi były postawione. I jego zobowiązałem, jak ma telefony, ściągnąć ludzi odpowiedzialnych, ażebym dostał możliwie szybko analizy z dłubni. Rano okazuje się, że woda jest idealną wodą dla kotów. Jak przyszedłem do Żemejtisa, jak mu powiedziałem, że jest woda, to on naprzód zrobił odruch, że ja zwariował. Ale jak zrozumiał, natychmiast zażądał połączenia z Bierutem i Bierut, nie było wiadomo, czy się ucieszył, czy się tym zmartwił. W każdym razie zjawisko to uratowało hutę i ja nieskromny od tego czasu na swój własny użytek zawsze sobie mówiłem, a gdyby nie ja, to nie byłoby tej huty. A jak się patrzy na wielkie zgromadzenie ludzi, czy w kinie, w teatrze, tu na hucie, to tak się patrzy i sobie myślę, że to wszystko żyje, rozmnaża się, doszło do 200 tysięcy, a gdybym wtedy nie był dyrektorem i nie zadziałał, tego wszystkiego by nie było. To taka moja prywatna megalomania. Gramy dookoła Krakowa muzykę i bronowską, i mogilską, i lachowską. Gramy na festiwalach, ludzie tańczą. Gramy i na różnych spotkaniach, akademiach. Czyli muzykę możemy różne rzeczy grać i długo grać. A że lubimy muzykę, dlatego gramy. Dziś mam ogromną radość wręczyć najpiękniejsze krakowskie oznaczenie Honoris Gratia właśnie panu Janowi Nowakowi. Jeżeli mogę prosić, to bardzo gorąco pana proszę. Od czwartego pokolenia. Róża Głumińska to jest moja córka, jestem wnuczką dziadka. Trzecie pokolenie zaczynam od najmłodszych dziewczynek. Maria Dziedzic, córka Renaty, córki seniora Jana Nowaka. Antonina, córka Marty, również córki Jana Nowaka. W dalszej kolejności Natalia, córka Zbigniewa Nowaka, syna Jana Nowaka. Oraz Marcelina, moja siostra, córka Olka Nowaka, oraz ja, Aleksandra, córka Olka Nowaka. I jeszcze prezent dla dziadka, króciutko. Hej, uczcie mi konice, hej, zielonego pola, hej, twą, tu z złapać, hej, kochanecko moja, hej, jo!
bym ci pomogła, hej ludzie, by się śmiali. Hej, ześmiałoby twoje, hej, konicka łapali. Hej, uprzyj mi konicę, hej, nie daj się złapać. Hej, cekuj baradnico, hej, będzie z nami płakać. Hej, uprzyj mi konicę, hej, zielonego pola. Hej, pomóż mi go złapać, hej, kochanecko moja. Hej, uprzyj mi konicę, hej, nie daj się złapać. Hej, cekuj baradnico, hej, będzie z nami płakać. Ja wiem, że Kraków ma Wawel, a jednak ta Nowa Huta się odradzała przez młodych ludzi. I to nie był aspekt żaden polityczny, to był aspekt twórczości. Rozmowę miałem w Izraelu. Spotkanie z aktorką młodą, Żydówką, której babcia z Polski pochodziła. I mówi, jak to jest, że pan się uratował, że pan żyje. Ona widziała numer na moim ręku. Ja mówię, ja nie wiem dlaczego, szczęście. Ale co za szczęście? Co to jest, dlaczego pan? Czy pan wie? Nie wiem. To ja panu powiem. Mnie to powiedziała babcia. Pana uratował numer do krematorium. Ona tam się na tym zna. Pan ma dwie liczby w swoim numerze. 18 i druga część tego numeru jest też 18. Co to jest 18? A to jest po hebrajsku chaim. A co to znaczy? Żyć. Czyli pan ma podwójne życie. Długo na ten temat myślałem, ale jakoś mnie to nurtowało i nurtuje. Może w tym coś jest, za dużo tego szczęścia miałem w życiu. Bo ja nie wiem, dlaczego ja żyję. Z profesorem Zinem kiedyś w Rzeszowie rozmawiałem i mówiłem, mówię pan, słowa zamieniam w pojęcia. I mi pan powie, jak wygląda nic. No, co znaczy? No tak, no, przecież nie nazwiemy tego ani próżnią. Nie mówmy nicością, nie czyńmy tego tylko czymś ciałem fizycznym. Nic. I jestem tym słowem przerażony. A może ja już kiedyś przeżyłem to nic?